Siemano, witam was w 7 Daily Vlogu. Dzisiaj zaczynamy o godzinie 13, nie, już jest 14.30. Zmontowałem sobie, wyrenderował mi się już film. Teraz sobie go wrzucę na YouTube'a i teraz jadę do sklepu, sobie coś mogę kupić. I sobie chyba na rowerku trochę pojeżdżę. Nie wiem, czy coś pewnie nagram, ale co tam mam nagrywać. Się rozwinęło, to jest po prostu szok. W sensie tutaj pamiętam, co też o tym mówiłem kiedyś, ale tutaj już półtora roku tam było szczere pole, a teraz jest nowe osiedle i tyle. Ja teraz sobie jadę do domu już i jakieś tam zakupy mam, ale druga osoba, która ma koszyk, wzięła te zakupy. Gondycha siada, jak słychać. Tu na przykład pasy zrobili. Trochę krzywo, ale zrobili. Zaraz w lesie stoją znaki. Tak to już jest. Od tej strony wam nie pokazałem, jak to wygląda, więc tutaj jest butelka. No i tutaj jest ten oto haczyk. Luzę tam wrzucę, bo mi przeszkadza, więc tutaj jest haczyk, ten idzie oto tutaj i tutaj w ogóle coś się zaczęło blokować, ale działa. Jesteśmy już w domu, wyłączmy flesza i zobaczmy filmy. No i zaplodował się nam film wczorajszy, on powinien wlecieć dzisiaj, no i wleci dzisiaj, miejmy taką nadzieję, 17 minut. Muszę miniaturkę zrobić, albo nawet taką można by zostawić i byłoby git. Dobra, to co, ja teraz robię miniaturę, przebieram się i sobie zaraz obiad robię. Ten beat będzie do jednej z piosenek, która powstała w sumie wczoraj o godzinie 12:20. Powstała piosenka i właśnie na tym bicie lecę tam. Bardzo myślę fajna piosenka. Jak na 20 minut pracy, to jest bardzo spoko. Dobra, więc teraz przechodzimy do tematu odcinka, czyli naprawy słuchawek. Mamy takie to kabelek, jak macie te takie, nie wiem, czy on jest za cienki, czy nie, ale jak macie te kable takie wtyczki, takie kwadratowe, co były, prostokątne bardziej, to też one do obrazu były, takich starych telewizorach one są. No to taki kabel mam i z takiego prosto taką żyłkę wziąłem i mam już tutaj, zrobiłem sobie. Właśnie problem był przy czeku. Nie wiem, chyba nie widać, ale tutaj jest już gotowe mniej więcej. Dzisiaj w fabryce po prostu nie instalowali nawet tego kabla, bo po prostu nie było sensu. Mamy instalację ściągniętą, więc teraz jest tak upierdliwe, dlatego że to się jeszcze urwało przy, no jeszcze przy samym porcie to się urwało. Dobra. Wow! Czy to nie płynie? Chyba napięcie tam płynie. Losową muzykę na Spotify włączyłem. No i co? No nie działa. Chyba dla tych słówek już nie ma ratunku i tyle. Powiem tak, może do nich wrócimy. Prawdopodobnie do nich wrócimy. Ale dopiero za jakiś czas. Bo też o tym wam muszę powiedzieć, że mam dla was dosyć ważną informację. Ponieważ dowiedziałem się o tym, że mam randomowy wyjazd we wtorek po południu. I dopiero w środę wieczorem wrócę. Więc może być tak, że albo kontentu w ogóle nie będzie, chociaż się postaram, żeby coś było. No albo tutaj aktualnie próbuję coś ogarnąć. W tym momencie próbuję zainstalować Java
Myślę, że chodzi mi teraz o Minecrafta, żeby mieć w co pograć ewentualnie, ale wam pokażę Kaden Live, czyli wersja live w aplikacji Kaden. Jest to aplikacja do montażu filmów, więc w teorii, jak tutaj widzimy, mamy tutaj program do montażu, który no, wygląda dosyć ok. Oprócz tego, że totalnie go nie ogarniam na tą chwilę, no to ja sobie coś będę próbował robić na tym, czymś. Będę na pewno próbował coś zrobić, czy na przykład da się tutaj, nie wiem, film nawet w 720p, czy da się go w ogóle renderować, czy da się to zmontować na tak słabym sprzęcie, jakim jest ten laptop. Jeżeli się da, no to myślę, że nagram normalne daily, ale spodziewać się tego, że na przykład może być tylko gameplay z CS-a w środę. W wtorek postaram się stać tam, nie wiem, koło 6 i coś zrobić, żeby zrobić z tego jeden odcinek, jakby, i później realizować ewentualnie coś na środę. Nie wiem dokładnie, jak to jeszcze zrobię. Kaden odpalił mi, tylko teraz próbuję zainstalować Minecrafta, a Minecrafta nie umiem zainstalować. Nie wiem, nie umiem pobrać Java bardziej niż zainstalować Minecrafta. Tutaj mamy Minecraft Deb. Otwórz za pomocą instalator pakietów. Jak widać, tutaj będzie stan zły. Jak widzicie, błąd, zależność nie może być spełniona. Default JRE. I chyba jest to właśnie związane z Javą. Sobie się nie udało naprawić. Java jeszcze się nie udało zainstalować. Ale teraz próbuję, żeby jednak móc dla was nagrać te daily normalnie. I jeżeli jakieś odcinki, coś tam będę realizował, no to po prostu sorry, ale mogą być one lekko przynudnawe. Miejmy nadzieję, że się udaje, mimo tego, że no jednak tam nagrywanie będzie troszkę większy problem niż tutaj, to miejmy nadzieję, mimo tego, że uda mi się zrobić coś fajnego i że uda mi się ogarnąć Kadena. Teraz będę pewnie posiedzę trochę, bo jest 21, mamy jakieś 2 godziny, półtora może, żeby jeszcze jakiś content zrobić, chociaż pewnie nic nie będę więcej robił. Dzisiaj też taki odcinek, taki niejaki trochę, bo był plan na te sławki, no ale trochę nie wyszedł. A nie wiem, co tutaj jeszcze możemy ciekawego zrobić. Będę musiał już wykorzystać wkrótce tę listę i tam czerpać z tego pomysły. Teraz postaram się ogarnąć najpierw tą Javę, żeby móc tu ewentualnie odpalić Minecrafta. Zobaczymy, czy to Minecraft w ogóle odpali, a jak odpali, to filo FPS-a. Następnie próbuję się nauczyć Kadena, ale to nie wiem, czy dzisiaj, czy jakby nie wiem kiedy. Miejmy nadzieję, że uda mi się ogarnąć obsługę tym oto programem. Odpalam w tym momencie Minecrafta. Powiem tak, wkurzenie się na Debiana, bo z nim jakiś tam problem był z uprawnieniami sudo, czyli uprawnieniami administratora. Wyczytałem, tam trzeba wejść w roota, coś tam, kurwa, myślę, dobra, nie robię tego. Zainstalowałem starego, poczciwego, no już starego trochę, bo Linuxa Minta 18, która no już jest trochę stara, bo jednak 20 już wyszła jakiś czas temu. No i w tym momencie pobrałem ze Snapcrafta, ponieważ pobrałem z oficjalnego źródła Minecrafta, ale nie chciał się kompletnie odpalić. No to wziąłem, poszukałem na Reddicie i tutaj ktoś polecił właśnie Snapcrafta przez Snapa. Snapcraft to jest ogólnie taki powiedzmy sklep, przez terminal go instalujecie, wiadomo. I właśnie sobie zainstalowałem, ale miga monitor, zajebiście. I właśnie zainstalowałem, no i w tym momencie się pobiera reszta plików. A tam jest nick, którego, o tutaj też jest nick. W dwóch miejscach jest nick, którego nie mogę pokazywać. Pewnie będą się to cenzurować. Dobra, ale jakby tak, odpalamy. Co tutaj jeszcze zrobiliśmy? No to tak, mamy tutaj właśnie tego Minecrafta. To jest ten Minecraft oryginalny, ale go i tak usunąłem. Tutaj Kaden jest w wersji live. To jest jakby wersja live cały czas, więc tutaj też jakby no niezbyt jest co tutaj robić. Po prostu go pobrałem i wrzuciłem na pulpit. Sklep Snap pobrałem, z którego mogę pobrać większość rzeczy. Tak naprawdę no to jeszcze tutaj z parę rzeczy muszę pobrać, żeby powiedzmy tego laptopa normalnie używać. Ale i tak też jak nie będę używał tego laptopa normalnie, bo nawet jest szansa, że w trakcie daily, chociaż teraz coraz mniejsza, że właśnie zrobię film na ten temat. Ogólnie to mam jeden film gotowy, tylko niezmontowany. W tym momencie Minecraft się wyłączył. I zobaczymy, czy się w ogóle odpali, czy na przykład wybuchnie komputer. Ciężko, żeby w sumie wybuchnął, bo nie ma baterii. Nie pokażę wam, no ale musi być cały czas na zasilaniu. Z tego, to jest akurat słabe. No i w tym momencie laptop się kompletnie ściął. O, odściął się. 2 GB RAMu, jakiś Intel Dual Core. Jeżeli Minecraft odpali, to już będzie git. Odpalałem tutaj Minecrafta, ale to było, żeby was nie skłamać, to było jakieś 2013 rok. Odpaliłem tu Minecrafta w 2013 roku na tym laptopie i on nawet chodził po nim. To było na Windowsie XP. A w tym momencie mam Minta.
I to jest właśnie plus minta, że tutaj jest drogi karamu i tak dalej. Tutaj mamy wszystkie jakby najnowsze aplikacje, tutaj wszystko praktycznie już możemy pobrać. Przez takie właśnie zewnętrzne rzeczy jak Snapcraft czy coś takiego, to można już podobno nawet, słyszałem, że można pobrać już wszystkie gry bezproblemowo na Linuxa. Mnie to trochę blokowało, żeby nie przejść na Linuxa, ale ja myślę, że i tak czy jak raczej zostanę przy Windowsie, no bo niestety powiedzmy jesteśmy tak troszeczkę jako, jesteśmy po prostu uzależnieni od czegoś takiego jak Windows, a Windows nie zawsze jest dobry. I szczególnie jak potrzebujecie, nie wiem, tworzyć wideo, muzykę czy różne inne rzeczy, to ten system jest po prostu gorzej niż zły. O, jest okienko Minecrafta, po jakichś 2 minutach, więc zobaczymy, może się wczytam. Minęło jakieś chyba 20 minut i oprócz tego, że się przyciąłem paczką Oreo, bo miał tak Oreo, i tak wsadziłem poznaki, że chciałem otworzyć i niestety mi tego nie wyszło i tym przyniósł lapała na środek. Teraz tak, ustawienia graficzne już wam pokażę, nie ta myszka, włączę sobie LAN, ale się kapłem, że niestety, ale nie mogę włączyć LANu. Ustawienia graficzne najniższe jakie się dam, bez limitu, 2 czanki renderu, szybka grafika i tak dalej, więc dlatego nie widać kompletnie nic. A czy tutaj też nic nie ma jak coś widocznego? Chyba nie. Zobaczmy, 28 fpsów, a jak dam full screena, to oprócz tego zetnie mi cały komputer, to mamy jakieś 10 mniej. I zobaczcie, 30 fpsów da się? Da się mieć 30 fpsów, jak widać. Na Celeronie Dual Core T3100 o taktowanej 1,90 GHz i jakaś wbudowana grafa. 30 klatek jest. Jakoś tak ustawiłem. Chyba mi się ścięła cała gra. O, cały komputer się ścięł, ale... 1 fps, ściąganie złe ma jakiś ten telefon. Mogło być tak, że już trochę przegrzał, ale nagle kompletnie zaczął ścinać. Dajmy Alt F4. I tyle. Nie wiem, no w sensie... Odpaliliśmy Minecrafta, chodzi na 30 klatka, ja teraz kompletnie nie chcę współpracować. O, patrzcie, kliknąłem Alta i... Nie wiem, no co się dzieje. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Dzięki wam bardzo za oglądanie. Cześć. Jebać Disa, kurwę, z Wisa, orka, z kurwy syna i co? I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo... Kurwa... JD, kurwę.